Dzień dobry, YouTube, Rafał Grabowski z tej strony. Jest 26 października, poniedziałek. Właśnie skończyłem trening. Jesteśmy przed siłownią. Dzisiaj był trening push. Zaczęliśmy od wyciskania na ławce poziomej. Udało mi się dojść do 107,5 kg. Chciałem z tego liczyć 93% i zrobić na 100 kg 4 serie po 2 powtórzenia, ale zrobiłem tylko jedno, bo potem podszedł do mnie pan i podkusił mnie, żeby wejść na 102,5, zrobić 2 powtórzenia i faktycznie zrobiłem. No i potem podkusił mnie, żeby wejść na 110 i zrobić jedno powtórzenie, no ale niestety już to mi się nie udało, także już potem tylko dobiłem klatkę w jakiś sposób tam na 50 kg, zrobiłem około 20 powtórzeń. Tak po prostu dla pompy. Oczywiście pompy mięśniowej. Potem przeszliśmy do wyciskania na ławce poziomej wąsko, na triceps zrobiliśmy 3 serie po 8 powtórzeń na 70 kg. Następnie było wyciskanie na maszynie Hammer, 3 serie po 12 powtórzeń na 32,5 kg, czyli to jest o 2 powtórzenia więcej w serii niż tydzień temu, więc jest progres i całkiem gładko to poszło. Następnie było wyciskanie hantli na ławce prostej na barki. 3 serie zrobiliśmy po 10 powtórzeń na 20 kg. Także kolejny progres, bo tydzień temu było 12 powtórzeń na 17,5 kg. Potem było już tylko krzyżowanie linek wyciągu górnego. 50 kg, 3 serie po 10 powtórzeń. I super seria, ściąganie linki wyciągu górnego razem z face pulsami. Teraz jadę do pracy. Także dzisiaj postanowiłem, że pokażę wam mój przykładowy dzień jedzenia, więc za chwilę będziemy się widzieć na śniadaniu. Pozdro! Moje śniadanie, pancakes na mące pszennej z bananem, jajkiem i mleko do tego było. To wszystko smażyliśmy i mamy takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć pancakesów. Jeśli ktoś chce sobie podbić trochę błonnik, to niech użyje mąki pełnoziarnistej, ale ja błonnik wyrabiam potem w ciągu dnia, także tu jest akurat mąka pszenna, a od nadmiaru błonnika strasznie zatruwam środowisko. Do tego na popite mam jogurt Bakomy Men. Jest podwyższona ilość białka, w takiej butelce mam 18 g białka, 20 g węglowodanów i 4 g tłuszczu. I ogólnie to śniadanie ma 14 g tłuszczu, 109 g węglowodanów, 39 gramów błonnika i 5 gramów, przepraszam, 39 gramów białka i 5 gramów błonnika. Praktycznie takie śniadanie jem codziennie, tylko dzisiaj wyjątkowo mam ten jogurt Bakomy pitny, zazwyczaj jest to jogurt grecki piątnicy. Właśnie, jeśli chodzi o te moje kalorie, podbiłem sobie teraz węglowodany do 500 gramów, tłuszcze będę trzymał tak na poziomie między 70-75, coś w tych granicach, i białko od 200 do 220. Także pokażę wam następny posiłek. Widzimy się na obiedzie. Dobra, jesteśmy na obiedzie. Przyszedłem na chwilę do samochodu, bo muszę sprawdzić co na oleju, bo coś tam mam, jakieś wycieki. Dzisiaj w menu na obiad kurczak, makaron pełnoziarnisty z Biedronki, sosa spiro z Biedronki. Moja rada ode mnie dla was, bo też zauważyłem, że popełniałem ten błąd. Kupowałem sobie makaron pełnoziarnisty z Lubelli, który kosztuje około 3,40 czy 3,50 za 400 gramów. A makaron pełnoziarnisty, identyczny w smaku, z Biedronki, 500 gramów, kosztuje 2 z hakiem, 2,80. Także tu jest duża oszczędność i jeśli macie problem, powiedzmy, z finansami, albo chcecie trochę zaoszczędzić, no jednak chyba lepiej mimo wszystko, nawet jak się ma pieniądze, kupić złotówkę taniej niż drożej ten sam produkt. Kupujcie naprawdę w Biedronce niektóre rzeczy, bo są mega tanie, mega dobre. No i nie ma co przepłacać za te znane marki, pseudo lepsze, tak? Makro wyświetlę tego posiłku wam na ekranie. To tyle na teraz. Widzimy się już prawdopodobnie w domu, jest to mój ostatni posiłek w pracy. Teraz będę, jest godzina 12:33 dokładnie, także no myślę, że dopiero około 17:30, 18:00 coś tam sobie zjem i potem jeszcze jeden posiłek na noc. Także do zobaczenia później. Jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Chciałem wam pokazać moją suplementację. Biorę dwie kapsułki omega 3, jedna kapsułka witaminy D3 i jedna tabletka kompleksu witamin. I jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o witaminę D3, którą dowiedziałem się notabene niedawno z kanału Warszawski Cox. Pozdrowienia panowie i Kaja. Bo to chyba nawet od niej się dowiedziałem. Chyba ona o tym pisała na swoim Instagramie. Witamina D3 powinno się łączyć z witaminą K2, bo sama witamina D3 może prowadzić, ale nie musi też, do zwapnienia kości. Nie odczuwam teoretycznie żadnego negatywnego, powiedzmy, skutku
bocznego, jeśli chodzi o suplementację witaminy D3. No ale lepiej zapobiegać niż leczyć, także prawdopodobnie zaopatrzę się w przyszłym miesiącu w witaminę K2. Nie jest droga, tani suplement, a jeśli ma pomóc, no to jak najbardziej. I jeśli chodzi o witaminę D3, już naprawdę biorę kupę czasu ten kompleks witamin tak samo i powiem Wam, że jedna najważniejsza różnica dla mnie, którą zauważyłem, jak brałem, a nie brałem, to jest taka, że wcześniej miałem to do siebie, że w ciągu pracy koło godziny 12-13 łapała mnie niesamowita senność. Jak coś zjadłem, to łapała mnie taka senność, że po prostu no najlepiej bym walnął głowę na biurko i zasnął. W tym momencie czegoś takiego nie ma. Piję tak samo, jeśli chodzi o ilość kofeiny w ciągu dnia, jak piłem wcześniej. Jest elegancko. Naprawdę dopiero zmęczenie łapie mnie koło godziny 21-22, no ale wiadomo, wstaję o 4:50. Niebawem się to troszeczkę przesunie, bo tam na siłownię będę chodził później, ale nieważne, później o tym powiem. No, w każdym razie dalej piję jedną kawę dziennie, czasami zdarzy mi się suplement przetreningowy jakiś walnąć, gdzie jest trochę kofeiny. Aczkolwiek, no mówię, nie łapie mnie ta senność w ciągu dnia, co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, także jeśli chcecie kupić sobie jakiś suplement, to nie inwestujcie w jakieś aminokwasy, w jakieś HMB czy inne tego typu suplementy, które bardziej pomagają firmom niż Wam. A w najtańszą witaminę D3, kompleks witamin, witaminę K2 i tyle. Niedawno wróciłem do domu, także tutaj mamy szybką przekąskę. Serek wiejski, 20 g cukru trzcinowego, 50 g rodzynek, łyżeczka cynamonu, właściwie pół łyżeczki. Jest tu cały pojemnik serka wiejskiego, czyli tam jest, no wyszło mi 465 g. Zmierzyłem, tam niby jest pół kilo, no ale było trochę mniej. Także makro wyświetlę Wam na ekranie i widzimy się przy następnym posiłku. Właśnie przeglądam, co tam ciekawego dzieje się w YouTubie. Oglądam teraz Christiana Guzmana. Jeśli nie znacie tego kanału, a kumacie cokolwiek angielski, to bardzo Wam polecam. I jabłuszko, banan, żeby przynajmniej te 3 porcje owoców w ciągu dnia zjeść. Zostało mi jeszcze trochę węgli, białka, tłuszczu, także jeszcze zjem kolejny obiad, coś czuję na kolację i dopcham, coś czuję jak węglowodany jakimiś żelkami albo innymi niezdrowymi rzeczami. Także do zobaczenia. Mamy godzinę 19:36 i to mój ostatni posiłek. 150 gramów ryżu białego, 250 g trio warzywnego z Biedronki, 150 g kurczaka i do tego 90 g żelek i zaraz obejrzę sobie kolejny odcinek Breaking Bada. Makro na dzisiaj to było około 500 g węglowodanów, tam delikatnie przekroczyłem, 225 g białka, także 5 g więcej też niż sobie założyłem. No ale tylko 65 gramów tłuszczu, a miało być 70-75, także ten balans jest mniej więcej zachowany. I ten posiłek, który Wam pokazałem w tym momencie, ma ponad 200 gramów węglowodanów. I żeby Wam odpowiedzieć, dlaczego tak robię, dlatego, że ćwiczę z rana. Rano w ogóle nie jem, także żeby mieć jakieś węglowodany w sobie, żeby mieć ten zapas glikogenu uzupełniony. Jem najwięcej moich węglowodanów właśnie na koniec dnia, dzięki temu mam dobry trening. Nie czuję się w żaden sposób ociężały, mam w miarę stabilny poziom energii. Także tak jest dla mnie po prostu najwygodniej. Nie twierdzę, że każdy tak powinien robić, bo niektórzy trenują po pracy na przykład, no ale ja trenuję przed pracą, także no, to po prostu jest dopasowane do mojego planu dnia. Dobra, to wszystko jeśli chodzi o dzisiejszy dzień jedzenia. Jeżeli Wam się podobało, proszę łapki w górę, subskrybowanie kanału, udostępnienie go dalej i widzimy się na następnym treningu. Pozdrawiam.